29 kwietnia bieżącego roku słowa roty przysięgi wypowiedziało 194 żołnierzy obrony terytorialnej, którzy zasilą szeregi 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój. Zaprzysiężenie odbyło się na placu Jana Pawła II i było zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego żołnierzy. W uroczystościach wzięli udział również parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciel Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, a także rodziny żołnierzy składających przysięgę. Był to bardzo emocjonujący dzień. Niektórzy z żołnierzy otrzymali specjalne wyróżnienia, którym towarzyszyły łzy najbliższych. Chwilę po zaprzysiężeniu rozmawialiśmy z dowódcą brygady, pułkownikiem Andrzejem Wasilewskim. Szkolenie było naprawdę bardzo uciążliwe. 12 godzin dziennie zajęć szkoleniowych. Przede wszystkim w szkoleniu tych młodych adeptów skupiliśmy się na szkoleniu ogniowym, taktyce, jak również przygotowanie inżynieryjsko-saperskie. Szanowni Państwo, 12 godzin realizacji zadań i szkolenia dziennie, naprawdę to bardzo intensywne szkolenie. Widzieliście Państwo, jak ci żołnierze, młodzi żołnierze po 16 dniach są przygotowani do realizacji zadań. Dzisiaj odbyła się przysięga, co dalej? Od następnego miesiąca, czyli od miesiąca maja, ci żołnierze, którzy dzisiaj złożyli przysięgę wojskową, będą szkoleni rotacyjnie. Przechodzą do szkolenia raz, to znaczy sobota, niedziela, raz w miesiącu. I będzie się to powtarzało każdego miesiąca. Na zakończenie roku szkolenia indywidualnego czeka ich dwutygodniowe szkolenie zintegrowane. Co należy zrobić, aby dostać się do obrony terytorialnej? Przede wszystkim pierwszy krok, jaki musi zrobić młody człowiek, to udać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Tam złożyć swój wniosek i chęć przede wszystkim do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej obejmuje 17 powiatów. Dowództwo brygady stacjonuje w Ciechanowie, natomiast bataliony mieszczą się w Ciechanowie, Siedlcach, Komorowie oraz Zegrzu Południowym. Podstawowym zadaniem terytorialsów jest zapewnianie bezpieczeństwa regionu, w którym mieszkają. To jest 5. rodzaj sił zbrojnych, więc jest to dodatkowa taka enklawa, która się stworzyła i bardzo dobrze właśnie taka decyzja została podjęta, że właśnie to wojsko powinno właśnie być blisko właśnie konkretnego terytorium, konkretnego miejsca, stąd ten pobór do 5. Brygady Obrony Terytorialnej, dokładnie do 50. Batalionu, jest właśnie z 17 powiatów właśnie przylegających do powiatu ciechanowskiego. Po 10 latach wróciło Wojsko Polskie do Ciechanowa i to jest chyba najważniejsza rzecz, najważniejszy element. Dzisiaj prawie 200 żołnierzy złożyło uroczystą przysięgę wojskową, więc wojsko będzie już właśnie tą namacalną częścią obrony naszego państwa i to będzie również dotyczyło właśnie tutaj ziemi ciechanowskiej, zawkrzeńskiej, płońskiej, żuromińskiej i dalej idąc po Kurpiowszczyznę aż po ziemię siedlecką. To już druga przysięga na północnym Mazowszu. Dla TVC Violeta Piątkowska.